Trzymaj to trzej ręki. Nie puszczaj, dobrze? Trzymaj mu ręki. Jest drugi koniec, Adam, i chodź. Stabilizuję. Dobra, ja tu sobie z nim poradzę. Sprawdź tamtego, opatrz mu rany i zobacz tą dziewczynę w samochodzie. Halo? Halo, słyszysz mnie? Lina, jeby też pasowało konie założyć. Dobra. Macie trzeci? No, przypuśćmy, że jest, nie? Adam, chodź. Nie, on pani jaśni, że was pojadą mnie. Jest przytomny po napadzie. Tam jest rana. Nie ma żadnych obrażeń większych. Samochód trzeba przemieścić do tyłu, ma jeszcze rozwaloną nogę. Karolina, potrzebuje cię. Co jest? Patrzcie, bo nie uszkodzę nogi. Co, do tyłu? Dobra, w porządku. Dobra, jest dostępne. Słuchaj. Trzyma. Idź popraw ten kąt od niego dokładnie, dobrze? Tym. W razie gdyby się coś działo, jakbyś zauważył, że wycieka mu coś z buzi, że się krztusi, że otwiera oczy, cokolwiek, zmiana stanu, wołaj, dobra? Nie tak mocno. Weź. Dobra, teraz dawaj. Zerknij do tej dziewczyny, słuchaj, to próbuj ją zagadać, czy ona w ogóle jest kumata. Druga oczami. Dobra, ale wiesz. Nie wsiadaj. Miałeś tam pilnować. No nie, ja mu kazałam zerknąć, Adam, słuchaj, co ja mówię. No kurwa, jak ściepią one pojadą z tym oczy. Traci oddech. Traci oddech, ściągał kołnik, to
odzyska przytomność, albo wystąpi zagrożenie, którego wcześniej nie było. Dokładnie. Wyciszę czwarty. Dobra, koniec.